Siema, siema, Tajtory, witajcie w kolejnym odcinku z newsów z Brawl Stars. Mam sporo informacji od twórców, którzy powiedzieli co nieco na Twitterze odnośnie przyszłego update'u w Brawlu i nie tylko. Ale zaraz wszystko wam pokażę. Najpierw jednak mam szybciutko prośbę do was, żebyście zostawili tutaj łapeczkę w górę pod tym filmem jak możecie. Naprawdę, każdy jeden like wiele dla mnie znaczy i będę wam mega wdzięczny. Zresztą tak samo jak subik, jeśli jesteś tutaj nowy, jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to naprawdę zachęcam. Na pewno nie pożałujesz, gdyż tutaj codziennie mamy nowe odcineczki i jak dowiem się jakichś nowych informacji, to od razu je wam mówię. Więc chyba warto być na bieżąco. A jak chcecie, żebym przypiął wam serducho, no to napiszcie w komentarzu pozdro. Postaram się przypiąć każdemu. No ale dobra, przechodzimy do tematu, bo trochę tego jest. Zacznę od tego, że możemy spodziewać się za niedługo nowego skina do Amber. Patrzcie, jakiś gracz zapytał się Franka na Twitterze, czy nowy zadymiarz, który wejdzie w najbliższej aktualizacji, jest już gotowy, czy ma animacje, dźwięki i tym podobne. Na co Frank odpowiedział no comment, czyli no jeszcze nie może tego zdradzić. Później ten gracz zapytał się, czy zrobią skina do Amber. No i tutaj Frank krótko odpisał, yes, at some point. Sorry za mój angielski. Czyli oczywiście oznacza to, że zrobią, dlatego najprawdopodobniej w najbliższej aktualizacji możemy spodziewać się już skina do Amber. Ta osoba spytała się jeszcze, czy dodadzą specjalne dźwięki do Spike'a. No i tutaj niestety odpowiedź to była, że nie. Ale i tak to, co było ważniejsze, czyli skin do Amber, przytaknął, więc z tego trzeba się cieszyć. To, że nie będzie głosów do Spike'a, to mało ważne. Tym bardziej dla mnie, no bo ja gram bez dźwięków. A teraz coś, co mogliśmy dowiedzieć się z reklamy na YouTubie. Niektórzy, gdy właśnie oglądali jakiś filmik, no to nagle wyświetliła im się reklama z Brawla. A tam co? Ano stary tryb Present Blender, który był rok temu na święta. Czyżby to oznaczało, że w te święta on powróci? Wydaje mi się, że jest to naprawdę pewne. Bo dziwne by było, żeby na przykład akurat teraz, w czasie świątecznym, dziwnym przypadkiem pojawiła nam się taka stara reklama, zwłaszcza że parę miesięcy temu jeszcze jej nie było. No, ja bardzo bym się ucieszył, gdyż jest to świąteczny tryb i nie powiem, no, z chęcią bym sobie na nim pograł. Dla tych, co nie wiedzą, działało to tak, że na tym trybie, że każda drużyna, czyli były dwie, miała swoje prezenty. Czerwoni mieli czerwone, a niebiescy niebieskie. No i drużyna czerwona, przykładowo, żeby wygrać, musiała przenieść prezenty niebieskie do swojej bazy. No i która drużyna zrobiła to pierwsza, wygrywała. Kurde, no chyba na tym to polegało, mam nadzieję, że po prostu się w tym nie pomyliłem. No bo jednak było to rok temu, więc dawno i mogłem zapomnieć. Ale tak coś kojarzę, jakbym się pomylił, no to sorki. Możecie mnie poprawić w komentarzu. Ale no moim zdaniem jest to praktycznie pewne, że ten tryb powróci. Nawet gdybym po prostu nie zobaczył tej reklamy, no to też bym tak sądził, gdyż przykładowo Graveyard Shift, czyli ten taki tryb z duchami, powrócił na Halloween, więc ten świąteczny powróci raczej też na święta, no proste. Zimowa mapka, prezenty, no tego gracze chcą i mam nadzieję, że to dostaną. Dobra, lecimy dalej i tutaj ktoś zapytał, czy Powerplay dostanie reworka, czyli po prostu zostanie zmieniony, ulepszony, no wiecie o co chodzi. Powerplay to jest to, gdzie po prostu jest ranking i tym podobne. Trzeba przyznać, że wiele osób chciałoby, żeby to ulepszyć, gdyż no jednak nie każdemu się to jakoś mega podoba, a nagrody też za to nie są jakieś świetne. Na pewno jest wiele opcji na właśnie zmianę kilku rzeczy w tym, no i twórcy też pewnie mieliby jakiś pomysł, ale no tutaj zobaczcie co odpowiedział Frank. No, timeline yet. Czyli aktualnie nie, ale może za jakiś czas. No szkoda, że nie w tej aktualizacji, lecz miejmy nadzieję, że już za jakiś czas ujrzymy w tym zmiany. No ale dobra, patrzcie co ja mam tutaj, wow. Pewien użytkownik Twittera zapytał tym razem Daniego, czyli innego z twórców. No i spójrzcie, napisał: mam pytanie, po kilku latach liczba zadymiarzy również wzrośnie, więc będziecie dodawać nowych zadymiarzy. Nawet jeśli będzie ich 70, 80, może 100? No po prostu chodziło o to, że z każdym po prostu wiekiem będzie coraz więcej zadymiarzy w Brawlu. No bo co aktualizacji średnio dodają jedną postać. No i Dani odpowiedział, zobaczymy, będziemy je dodawać, o ile będą zabawne. Krótka odpowiedź, no ale w sumie nie jest ona jakaś taka bardzo typowa. Nie dostaliśmy tutaj potwierdzenia, nie ma po niej pewności, jak długo po prostu postacie będą cały czas dodawane. Lecz rzeczywiście, jakby nie patrzeć, ja nie umiem sobie wyobrazić, żeby w Brawlu było tak z 80 postaci. Już 40 wydaje mi się sporo, a co dopiero byłoby z 80. No bo wiecie, jestem też z tych takich starszych graczy, gdzie pamiętam jak było na przykład, nie wiem, 20 postaci czy coś takiego. No ale jakby nie patrzeć, to 80 nie byłoby już zaraz, tylko pewnie za więcej niż rok lub nawet za parę lat. Więc wraz po prostu ze zbiegiem czasu też rośnie szafka graczy, trafiają oni i zdobywają więcej postaci, no i tak to by wyszło. Dlatego moim zdaniem to normalne i trzeba się z tym liczyć. Oczywiście dopóki gracze będą chętnie grali, to jak najbardziej jestem za ciągłym dodawaniem postaci.
No bo pomyślcie, że jakby tak zaprzestać dodawania nowych zadymiarzy, by powiedzieć, że jest już ich sporo, no to wtedy na kolejne update'y mało kto by wyczekiwał. Gdyż jednak nowa postać to jest piękna rzecz i każdy na początku chce jak najszybciej ją zdobyć. Więc według mnie powinno zostać tak, jak jest teraz. Po prostu, żeby co update wychodził jakieś nowe postacie, nieważne ile tych postaci wcześniej by było. Bo wtedy też gierka cały czas by się rozwijała. Napiszcie w komentarzu, jak wy wolicie, jeśli dotrwaliście do tego momentu. Jestem ciekawy waszego zdania, ale to jeszcze nie koniec, mam kolejne info. Mówiłem, że w tym odcinku dużo się dowiecie. No i tym razem znów gracz napisał do Danego z zapytaniem: chciałbym wiedzieć, czy powrócą skórki Arcade. Czyli chodzi tutaj o takie skiny jak Heroin BB, Virus 8-bit i Ninja Tara. No i zapytał też, czy jeśli wrócą, to czy otrzymamy po prostu na nie zniżkę, czyli przecenę. No i Dani odpowiedział mu, że nie jestem pewien co do zniżki, ale uważam, że tak. Powinny powrócić na początku 2021 roku. A więc mamy odpowiedź, że powrócą. I to za niedługo, bo w 2021 rok zbliża się już do nas dużymi krokami. Zaraz koniec grudnia i będziemy mieli nowy rok. I w sumie tamte skiny rzeczywiście są mega fajne, ale też dosyć drogie. I jeśli nie dostaną one zniżki, no to raczej nie będę ich kupował. Nie uśmiecha mi się wydawać tyle kasy na skiny. Lecz myślę, że mimo iż Dani powiedział, że nie wie jak z przeceną, to moim zdaniem powinna ona być. Ponieważ zwróćcie uwagę, że zawsze jak po prostu jakieś takie wyjątkowe skiny wracają do sklepu, to są one fajnie przecenione. Tak ostatnio było z halloweenowymi czy też świątecznymi skinami. Czy to będzie ostateczna szansa zakupu, czy kolejny już nie będzie, no tego nie wiem, ale myślę, że bardzo możliwe. Więcej na ten temat po prostu dowiemy się pewnie w tym nowym roku. No i generalnie to już tyle, jeśli chodzi o newsy w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Większość z nich podesłał mi Jigstar, więc dzięki wielkie ci Jigstar mordo, pozdrowionka dla ciebie. Polecam wam subskrybować mój kanał i stawić łapeczkę w górę pod tym filmem, bo tutaj na tym kanale po prostu jesteście na bieżąco po prostu z jakimiś newsami. Boże, dużo razy mówię po prostu. No ale jesteście tutaj na bieżąco z newsami. Jak dowiaduję się czegoś nowego na temat przyszłych update'ów czy jakichś zmian w Brawlu, to od razu was o tym informuję, więc warto zostawić subika i tutaj być ze mną na dłużej. No bo filmy też pojawiają się tutaj codziennie, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Mordeczki, wpadajcie też na mój drugi kanał, mam do was mega prośbę, bo dzisiaj o 16:15 startujemy tam z nową serią. Myślę, że na pewno wam się ona spodoba i będzie mega ciekawa, dlatego wbijajcie o 16:15 na mój drugi kanał. W sumie możecie wyjść nawet teraz i go zasubskrybować szybciej i wyczekiwać tego filmu. Jak napiszecie tam właśnie pod tym odcineczkiem dzisiaj o 16:15 pozdro z głównego kanału, to wtedy przypnę wam serducho i będę widział, że po prostu też oglądacie tej filmy do końca. Nazwa tego kanału to oczywiście Tori2 i też link do niego macie w opisie. Tak samo jak do mego Instagrama Tori, gdzie wczoraj wleciała nowa foteczka. Kto jeszcze jej nie widział i nie polajkował, to może na nią wpaść, polajkować i ją w ogóle zaobserwować mnie na Instagramie, będę mega wdzięczny. I wy jak macie jakieś też kozackie informacje z Brawla czy coś na odcinek, jak mówimy o tym nagrać, no to podsyłajcie mi tak samo na moim Instagramie Tori. Jak mi się spodoba, to użyję i podziękuję wam w filmie. No i dziękuję każdemu jeszcze raz za wyczuwanie do końca. Widzimy się w następnych filmikach. Siemaneczko wszystkim mordki, cześć!